Tytuł Święty Ojciec Pio Podtytuł Nieznane historie cudów, uzdrowień i nawróceń Autor Giovanni Siena Wydawca Wydawnictwo AA Kraków 2012 Rok Książka dostępna w dobrych księgarniach oraz na www.religijna.pl Czyta Paweł Ptaszyński Wprowadzenie Poniższy tekst nie jest biografią, a jedynie świadectwem udziału w męce pana, człowieka naznaczonego stygmatami naszego zbawiciela, jak określił go papież Paweł VI, 21 lutego 1971 roku. Poniższe strony zawierają notatki, które zapisywałem w czasie, kiedy miałem zaszczyt żyć w bliskości ojca Pio. Tu i ówdzie czytelnik znajdzie zaznaczone podobieństwo między naśladowcą, ojcem Pio, a wzorem Chrystusem. Nie miałem zamiaru przez to porównanie deifikować osoby i dzieła ojca Pio, lecz czułem się zmuszony zwrócić uwagę na przemilczane, źle zrozumiane i mało znane aspekty jego osobowości, umieszczając je w historycznych realiach jego czasów. Chciałem oprzeć się pokusie ukazania go w sposób jednowymiarowy, czyniący go fenomenem odizolowanym i oderwanym od rzeczywistości, swego rodzaju średniowiecznym reliktem, spektakularnym i sensacyjnym zjawiskiem. Słowa te, skierowane do szczególnego rodzaju czytelników, przyjaciół i duchowych braci, zostały napisane w specjalnych okolicznościach i niezwykłym stanie ducha. Początkowo zamierzałem wydrukować je na powielaczu, nie licząc na nic więcej. Jednak nie wiadomo jakim trafem znalazły się w rękach życzliwych wydawców, którzy zdecydowali się wydać je drukiem malgré sefote. Nie szukajcie tu bohaterów. Bohater jest tylko jeden. Otaczające go postaci to jedynie statyści. Jeśli znajdziecie tu jeszcze jakiegoś bohatera. To będzie nim najwyżej autor. Mimo mojego wieku, wciąż jestem tym samym chłopcem, niecierpliwie oczekującym października, ponieważ w tym miesiącu w moim ogrodzie zjawia się Rudzik. Modlę się, żeby pan ochronił go przed kotami. Mimo panującego chłodu, cicho powtarzam wystudiowane słowa: Abundantia et teneritate cordis. Przypominając z tym trochę ojca, który rozrzewniał się z byle powodu. Pewnej nocy zaczął padać śnieg, lecz ja nie zwróciłem na to uwagi. Rankiem poszedłem na chór, gdzie siedział ojciec Pio. Gdy tylko mnie zobaczył, wstał i zapytał: Widziałeś? Co takiego? Śnieg. Otworzyłem okno. Patrz jaki piękny. Jestem taki szczęśliwy. Dlaczego spytałem? Ponieważ duszę wypełnia mi radość. Dlaczego robiłem te zapiski o ojcu Pio? Ponieważ sam polecił mi je spisywać. Musisz je zaprzęgnąć do pracy, zrozumiałeś? powiedział mi pod koniec jednej spowiedzi, wymachując piórem, które wyciągnął z kieszeni mojej koszuli. Mimo iż upłynęło ponad pół wieku, nie zapominam o tym jego poleceniu i kontynuuję zapisywanie kolejnych stron, aby zostawić moim dzieciom pamięć o moich z nim spotkaniach oraz jego ojcowskiej opiece nad naszą rodziną. Przeglądałem te zapiski, wzbogacając je o wydarzenia, informacje i dokumenty, które udało mi się zdobyć po śmierci ojca Pio i które stały się integralną częścią tej książki. Na początku lat 50. miał miejsce jeszcze jeden epizod, który wciąż pozostaje żywy w mojej pamięci. Byłem w zakrystii Starego Kościoła tuż po zakończeniu liturgii nieszporów. Ojciec Pio, jak zawsze, zdjął szaty liturgiczne i oddał się długiej modlitwie dziękczynnej. Stałem z innymi mężczyznami, wówczas jeszcze obowiązywał tam zakaz wstępu dla kobiet, chcąc pozdrowić go i życzyć mu dobrej nocy. Nagle wstał, umył ręce w naczyniu z wodą, a dwa rzędy mężczyzn podeszło ucałować jego naznaczone stygmatami dłonie. Przeszedł powoli krótki odcinek do drzwi prowadzących za klauzurę, po czym zatrzymał się i odwrócił w naszą stronę. Byliśmy zaskoczeni tym niezwykłym zachowaniem. Byłem zszokowany, gdy dotarło do mnie, że ojciec kieruje się w moją stronę. Podszedł i, stając na palcach, dmuchnął mi w twarz, nie mówiąc ani słowa. Potem obrócił się i opuścił zakrystię. Wszyscy patrzyli na mnie zdziwieni, podczas gdy przez moją głowę przelatywało tysiące myśli. Co chciał przez to wyrazić? Co znaczył ten gest? Jedna rzecz jest pewna: w tym momencie uświadomiłem sobie, że jestem od niego dużo wyższy, choć w moich oczach zawsze był gigantem. Podobnie zadziwił mnie, gdy podczas niekończącej się spowiedzi pozwolił sobie na zwierzenia i osobiste przemyślenia. Pozwól mi odetchnąć, powiedział, zbliżając się do mnie z krzesłem, kiedy klęczałem na stopniu oczekując rozgrzeszenia. Byłem zakłopotany, ponieważ już dawno wykorzystałem przynależny mi czas, nie wiedziałem więc czy wstać, czy czekać na błogosławieństwo. Przysunął się z krzesłem i wbijając swoje kolano w moją nogę, zatrzymał się w tej pozycji na kilka sekund, jak gdyby chciał przekazać mi swoją energię. Odszedłem z konfesjonału zaskoczony, ale szczęśliwy z otrzymanego daru. Uczucie dobra i pokoju obecne było w całym moim ciele.